Hello there. Hello there. Z tej strony LEGO Hero Polska. No dzisiaj mam dla was kolejny zestawik, który jest jednym z tych sierpniowych nowości, a jest to konkretnie 75336 Transportowiec Inkwizytorów. Naprawdę jaram się tym zestawem, mamy tu świetne minifigurki oraz konstrukcja, nie powiem, też jest niczego sobie. Więc bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Zrobię to, co będę musiał. Tak się prezentuje pudełko, mamy tu logo LEGO Star Wars, tutaj to charakterystyczne logo dla zestawów z serialu o Kenobim, mamy Obi-Wana oczywiście oraz Vadera, klasyczne te informacje oraz tutaj przedstawione nasze minifigurki, ponieważ na samym pudełku, w sensie na samej tej grafice, ich oczywiście nie mamy pokazanych, bo niby są w statku, a Obi-Wan gdzieś tutaj na tej planecie. Tak się prezentuje pudełko od tyłu. Nasz statek już wylądował, więc mamy tu pokazane minifigurki na ziemi. No trochę dziwne, że wylądował na takim środku niczego, na jakiejś pustyni, na Tatooine, zamiast tak jak to było w serialu w Mos Eisley, ale dobra, nie czepiajmy się. Mamy oczywiście figurki Inkwizytorów, Obi-Wana, funkcje bawialne, tutaj jeszcze pokazany nasz statek otworzony, w sensie wiecie, te wszystkie klapy i tak dalej, tutaj jeszcze kolejne dwie funkcje bawialne. Zazwyczaj pudełek od boków ani od góry nie pokazuje, no tutaj taki mały wyjątek. Mamy tutaj pokazaną figurkę wielkiego Inkwizytora. Na szczęście jestem już u siebie w domu, więc żeby otworzyć pudełko nie muszę nigdzie pożyczać noża, ale mam swoją japońską katanę. Patrz jak się błyszczy to ostrze. Tak czy siak, przechodzimy do zawartości. Pierwszy woreczek i mamy tu już jakieś pelerynki z tego co widzę. Następnie szóstka, taka trochę mniejsza. Siódemka. Trójka. Dwójka. Ósemka. Piątka. I czwórka. Jak widzicie, mamy sobie tych wszystkich woreczków całkiem sporo, więc składania będzie dużo, ale dobrze, mi się nie śpieszy, planów na dzisiejszy deszczowy wieczór nie mam. Mamy oczywiście jeszcze w środku instrukcję oraz taki oto arkusz z naklejkami ze ścianami do tego myśliwca, znaczy nie myśliwca, tylko statku transportowca. Tak się prezentuje cała zawartość pudełka poza samymi klockami i woreczkami. Mamy tutaj pudełeczko z pelerynkami, możemy to sobie otworzyć. Mamy tutaj od wszystkich trzech minifigurek właśnie te pelerynki, poncho i tym podobne. To odłóżmy na razie na bok. Mamy oczywiście arkusz z naklejkami oraz wielką instrukcję. Mamy okładkę od instrukcji. Niestety chyba możemy już się przyzwyczaić do tych renderów. Mamy tutaj pokazany nasz pojazd oraz wszystkie cztery minifigurki. Poza tym logo LEGO Star Wars, numer katalogowy. Pod koniec instrukcji mamy pokazane wszystkie zestawy na tą falę. Na chwilę obecną na kanale jest recenzja tego oto potworka, czyli ATT75337 oraz takie pseudo recenzje tych dwóch zestawów. No i teraz oczywiście recenzujemy tego potwora. BD-1 nie wiem czy zakupię, 4+ na pewno, ale jeszcze poczekam, myślę, aż stanieje. Z Just Fire'em też myślę, że na razie troszkę się wstrzymam, ale obiecuję, że oczywiście będzie. Jest i on, nasz robot. Możemy kończyć naszą recenzję, jest najważniejsza tutaj rzecz. Nowe rendery na pudełkach, znaczy na pudełkach, na instrukcjach. No ale na szczęście najważniejsza, najlepsza rzecz się nie zmienia. Tak się prezentuje cały zestaw złożony. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony konstrukcją, więc myślę, że od niej zaczniemy. Tak się prezentuje nasz statek w pełnej okazałości. Zbudowałem dla niego jeszcze na szybko taką oto podstawkę, żeby móc go wam zaprezentować w pozycji lotu. No i tak, omówmy szybko takie najważniejsze jego części. Po pierwsze mamy tu te dwa
płaty, które są od przodu. Tutaj jest kokpit oraz skrzydła. Z tyłu są jeszcze silniki. Teraz pora omówić to bardziej szczegółowo. No dobra, od przodu statku mamy po pierwsze tak, tutaj jest taka klapa otwierana i mogą tu wychodzić nasze postacie, tak w sumie było nawet w serialu. No tu trochę słabo wygląda, że takie kolory, ale nie czepiamy się, bo i tak jak zamkniemy, to i tak tego tutaj nie będzie widać. Po drugie mamy tutaj szybkę, jest ona bardzo ładnie zadrukowana, nie, na szczęście to nie jest żadna naklejka. No i to się swobodnie otwiera, w ogóle mamy dostęp do tego bardzo łatwy. Ponieważ jeszcze tu odsuniemy i już możemy tutaj wejść do środka, ale do tego myślę, że przejdziemy zaraz, zaraz ten środek bardziej szczegółowo omówimy. Na razie zewnętrzna część statku. No tutaj trochę rzucają się w oczy te dwa zawiasy kulkowe, ale mówię, nie czepiajmy się aż takich szczegółów, całość jest w miarę ładnie wytajlowana, fajnie się to prezentuje. Bardzo podoba mi się w tym statku to, że te wszystkie elementy, pomimo tego, że głównie nie są ze sobą połączone, to jednak bardzo ładnie się ze sobą zgrywają w taką jedną, spójną całość. Też od boku mamy tutaj jakieś kratki, wentylacja, coś w tym stylu. I mamy oczywiście skrzydło, też jest one ładne, ładnie wytajlowane. Taka ilość studów akurat mi pasuje. W sumie jest to zrobione stylem podobnie do statku dyrektora Krnika, ponieważ w sumie tak naprawdę od tych dwóch zestawów był ten sam projektant. Nasze skrzydła możemy podnieść, no bo wiadomo, statek tak nie wyląduje. Więc podnosimy. No i tak, tutaj mamy taki oto strzelacz, a co raz kosie śmierć nawet strzela. Gdzieś tam poleciał, potem to znajdę. No i tutaj mamy jeszcze takie oto działko, jest ono całkiem długie, no prosto, ale jednak fajnie zbudowane. A tak się prezentuje statek gotów do lądowania ze złożonymi skrzydłami. Tak się prezentuje statek od tyłu. Mamy tutaj też takie bardzo fajne naklejki, no naklejki, nie nadruki, tak? No to wiadomo, ale jednak i tak dobrze się tutaj prezentują. Też fajnie jest to w całości wytajlowane. Tutaj jeszcze jakieś ozdoby, silniki, też takie fajne elementy. No i oczywiście nasz tył również możemy otworzyć. Czy w sumie bardziej przesunąć, no bo on się nie otwiera tak w dół, ale wiecie, wtedy to nam umożliwia wejście do środka z drugiej strony. A tak się prezentuje środek naszego transportowca. No jest to transportowiec, tak, więc mamy tu całkiem dużo miejsca na figurki, ponieważ tak, trzy fotele dla naszych postaci głównych, a poza tym możemy tu jeszcze upchać to jakimiś szturmowcami, co w sumie zaraz zrobimy. A na razie tak, tutaj mamy takie oto boczne panele, są to bardzo fajne elementy, oczywiście naklejki. Z tyłu również tutaj też element naklejkowy. Tu widzicie te panele po obu stronach i tutaj właśnie mamy takie charakterystyczne lampki dla jakichś krążowników, transportowców i innych po prostu statków imperialnych. No dobra, jeszcze raz otworzymy nasz statek, tym razem z figurkami. Po pierwsze napchałem tu szturmowców, po drugie nasze figurki zestawu i ich akcesoria. Tak, mamy oczywiście naszą trójkę inkwizytorów. Riva siedzi na fotelu pilota, a inkwizytor i piąty brat na takich krzesłach. Z tyłu mamy dwa takie klocki, po dwa study, w których możemy wpiąć właśnie ostrza od mieczy. Nie wiem, czy to jest oficjalne zastosowanie, czy dlaczego to jest, ale tak czy siak wymyślił to ktoś na Instagramie, no i nie powiem. No to chyba do tego to służy, ale tutaj pewien nie jestem. Tak czy siak, napchałem tu jeszcze szturmowców. No, wygląda to nienaturalnie, dziwnie stoją, ale jednak stoją, mieszczą się. Myślę, żebym tak zmieścił jeszcze jednego, no góra dwóch, gdybym właśnie nie dawał tu tych mieczy. A jak już, to bym mógł ewentualnie wstawić tu czterech, żeby stali tak, wiecie, bardziej komfortowo, naturalnie i tak dalej. Ale tak czy siak, możemy, jeszcze na dowód, o, to się bez problemu zamyka. No, może na upartego jeszcze innego by się tam gdzieś wypchało. No dobra, jeszcze ostatnia rzecz co do naszego statku, czyli jego spód. Albo raczej rzecz, która jest tutaj warta uwagi niż sam spód. Mamy tutaj takie oto płozy. Cytując klasyka brodatego, narty. No, może zjeżdżać sobie na górce schod, może, nie wiem.
A dobra, nie czepiamy się aż tak bardzo, bo też często walę jakieś głupoty. Tak czy siak, wracając z tematu, mam taki fajny element właśnie dedykowany pod jakieś płozy, coś tego typu. Na pewno nie pojawia się pierwszy raz w LEGO, ale tutaj dobrze akurat działa. Mamy 4 sztuki tutaj takiego elementu. Z czystego obowiązku profesjonalnego recenzenta muszę wam jeszcze pokazać statek od dołu. No mamy 4 płozy i poza tym, no w sumie nic, elementy technikowe, no ale tu nie mogliśmy się niczego innego spodziewać, no bo to w sumie klasyka. A tak się jeszcze prezentuje nasz statek stojąc na tych płozach na podłożu. Hello there! Znowu się powtarzam, ale jak będziemy omawiać Kenobiego, to zawsze będę to mówił. Tak czy siak, pierwsza figurka, którą się zajmiemy, jest to Obi-Wan Kenobi. Jako akcesoria dostaje on oczywiście klasyczny miecz świetlny oraz takie oto poncho. Dla wszystkich ludzi, tak, śmiałem się na lawie z bratego, że źle to założył. Ale to jest błąd chyba powszechny, bo naprawdę widziałem na Instagramie też ktoś właśnie tak dziwnie to założył jak pelerynę. Nie. Ludzie, to jest poncho. Tak to teoretycznie powinno się zakładać, przynajmniej według instrukcji. Co nie zmienia faktu, że ten tył trochę tutaj tak odstaje, ale od przodu dobrze się to i tak prezentuje. Chociaż trochę zasłania nam tors. Niestety, nóżki nienadrukowane, ale za to przynajmniej mamy ładnie nadrukowany tors, taki prosty, po prostu jakaś zwykła, taka jasno-niebieska, błękitna koszula. No w sumie nic nadzwyczajnego, jakiś pas, wniecenia. Jakieś, wiecie, jakieś pseudobrudy, coś w tym stylu, no ale twarz. Jest bardzo fajnie zrobiona, jest taka sama jak u Vadera z tego jak u Obi-Wana z tego zestawu z Vaderem. No ale dobra, nie czepiam się, bo i tak jest dobrze zrobiona, tak samo włosy specjalnie robione pod Obi-Wana z serialu i nawet do niego pasują. Nasz Obi-Wan ma oczywiście jeszcze drugą twarz. Tak się prezentuje Obi-Wan z tego zestawu obok Obi-Wana, w sumie praktycznie tego samego, ale dałem mu jeszcze takie oto nadrukowane nóżki z jakiejś figurki Lego Ninjago, no i według mnie prezentuje się o wiele lepiej. No bo jednak szkoda, że dostaliśmy tutaj bez nadruku, nawet żadnego takiego małego, jakichś wnieceń itd. A tutaj porównanie do drugiego Obi-Wana, który właśnie też był zrobiony na podstawie serialu. Tak jak mówiłem, twarz i włosy takie same. Następna minifigurka w zestawie to Wielki Inkwizytor. Najpierw omówimy jego broń, czyli taki oto charakterystyczny miecz świetlny, a raczej jego rękojeść. Większość Inkwizytorów właśnie miała takie rękojeści, no i bardzo fajnie się one prezentują. Cała nasza trójka właśnie w zestawie również takie posiada. Co prawda, jak wyjmowało się jedno ostrze, w sensie jak zapalało się tylko jedno, to był tylko jeden ten jakby bok. No ale dobra, nie będę się aż tak bardzo czepiał szczegółów, i tak dobrze się to prezentuje. Tors i nóżki są ładnie zadrukowane, chyba są moją ulubioną częścią tej minifigurki. Zbroja według mnie była trochę lepsza w starszej wersji, do której sobie go zaraz porównam. Tutaj te ramienniki trochę za bardzo mi odstają, też szkoda, że nie ma tu nadruku z symbolem Imperium. Z tyłu mamy uchwyt, możemy włożyć sobie tutaj naszą rękojeść od miecza świetlnego, tak w sumie mogę nawet zrobić. Tak to się prezentuje, tak samo nosił w serialu Star Wars Rebels. I tutaj jeszcze nadruk z tyłu widać, kawałek pasa widać. Jest taka pelerynka, jest ona taka charakterystyczna, taka całkiem długa, sięga ona do samego podłoża. No, według mnie jest taka sobie, że ona tak na górze jest cienka, a na dole taka szeroka. No i na koniec twarz, która została tak zhejtowana po pierwszym trailerze Kenobiego. No potem w serialu wyglądało to już trochę lepiej, próbowali to naprawić. No i tutaj też wyszło to tak trochę nijako. Oczy są według mnie za duże, a po drugie kolory. No dlaczego to jest szare, a nie takie, wiecie, czerwone, bordowe, tak jak to było w serialu, w kreskówce, albo nie wiem, gdziekolwiek jeszcze. Mina trochę też jest dziwna, ale tu już nie ma co się czepiać wszystkiego. Przynajmniej mamy nadruk z tyłu. Tak się prezentuje nasz Inkwizytor obok starszej wersji. Według mnie jedyne co lepsze jest u nowszej to tors i nóżki.
ponieważ zbroja oraz głowa są lepsze według mnie w starszej, plus tamten dostawał jeszcze hełm. No co prawda pojawił się on tam na sekundę w rebeliantach, ale jednak zawsze to plus. Nie będziesz mną już więcej pomiatał. Następna minifigurka to Piąty Brat. Ma on tak samo miecz świetlny, jego rękojeść również możemy przypiąć do tej zbroi, ale oczywiście dostaje też on dwa ostrza. Nóżki są niestety takie same jak u Wielkiego Inkwizytora, ale nie czepiajmy się. Za to mamy całkiem ładnie zrobiony tors. No, myślę, że dużo szczegółów, fajnie się to prezentuje. Też fajny element nakładkowy tej zbroi, no nie mam na niej nadruków, ale myślę, że one aż tak bardzo nie są potrzebne. Z tyłu również jest nadruk, rękojeść miecza możemy włożyć. Szkoda, że ewentualnie mamy jakiś nadruków na rączkach u tych minifigurek, na przykład z symbolami Imperium. Nie miałaś do tego prawa. W archiwach odkryłam, że Organa i Kenobiego coś łączy. No i na koniec głowa oraz ta czapka, kapelusz, w sumie nie wiem jak to nazwać. Tak czy siak jest to bardzo fajny element, on tak samo był w tej starej wersji Piątego Brata. Przynajmniej to wydaje mi się, że ten sam element, tylko w innym kolorze. Twarz myślę, że jest lepsza niż tamtego, to miał taką dziwną minę. A tu jest myślę, że całkiem fajna. Jeszcze zdejmę mu ten kapelusz. Z tyłu również mam nadruk, chociaż i tak to go zasłania. Ale jednak fajnie, że jest. Nie zostawiłeś mi wyboru. Ona myśli, że jeśli go schwyta, jej pozycja znacznie wzrośnie. No i na koniec zostaje nam trzecia siostra i Riva. Według mnie najuboższa figurka z tego całego zestawienia, ponieważ niestety nie dostaje nadrukowanych nóżek. Przynajmniej ma ona taki sam miecz świetlny jak reszta inkwizytorów, no ja akurat dałem tutaj jej jedno ostrze, bardziej mi po prostu pasuje do tej postaci. Żadna władza, choć tak bardzo jej pożądasz, nie zmieni tego, kim jesteś, Riva. Niestety nóżek nie omówimy, no bo są nienadrukowane, tak samo jak u Obi-Wana, co jest według mnie takim minusem, bo żadnego problemu by z nimi nie było. Przynajmniej mamy całkiem ładnie zrobiony tors, spoko detale, fajna miękka pelerynka, możemy jeszcze ją podnieść i z tyłu mamy również nadruki. No włosy tak nie do końca pasują do tej postaci, ale w sumie no nie wiem, po prostu w serialu wyglądało to trochę inaczej. Twarz oczywiście jest jeden, no bo włosy by drugie nie zasłoniły. I jest ona w takim charakterystycznym kolorze, bo nie jest to klasyczny legowy brązowy, tylko jakby taki trochę wyblakły, taki kakaowy, czekoladowy, coś w tym stylu. A kim niby jestem? Drugą kategorią. Trafiłaś do nas prosto z rynsztoka. Tak jak powiedziałem, szkoda, że LEGO nie dało nam do tej minifigurki nadrukowanych nóżek. Więc ja postanowiłem wykorzystać nóżki od pilota TIE Fightera z First Orderu i myślę, że bardzo dobrze pasują do tej minifigurki, fajnie się na niej prezentują. A tutaj jeszcze rzut oka na wszystkie minifigurki związane z serialem o Obi-Wanie Kenobim. Mamy oczywiście dwie wersje Obi-Wana, jedna zestawu z tym plackiem, jak to ja mówię, oraz druga ze statku z Inkwizytorów. Mamy Lorda Vadera oczywiście z nadrukowanymi rączkami, droida Nedbi, Tale, Wielkiego Inkwizytora, Piątego Brata i Rive. Podsumowując, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym zestawem. Nawet nie mówię o samych minifigurkach, bo jak zobaczyłem zdjęcie, miałem na nie duży hype. No, potem trochę mi opadł, ta twarz Inkwizytora trochę mi nie pasuje, peleryna i tak dalej, ale nie będę się czepiał. Tak czy siak, figurki fajne, ale przede wszystkim konstrukcja. No, może jak ludzie gadają troszkę, te skrzydła są za krótkie, ale tak były w serialu, więc nie ma się według mnie co do tego przyczepiać i tak ładnie się to prezentuje. Wszystko jest całkiem ładnie wytajlowane, fajna konstrukcja, szybka, naprawdę świetnie się to prezentuje, ładnie się to łączy w spójną całość.
No i potem zostaje tak teraz patrzę jeszcze na zdjęcia Krynika, bo też ciekawie wygląda. Ale myślę, że na razie się wstrzymam, jeszcze nowe zestawy. Trzeba kupić statek Cadabane oczywiście do recenzji pod figurki. Ale na razie w dzisiejszym odcinku to tyle. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy wy kupujecie ten zestaw. Co o nim uważacie, o figurkach, o konstrukcji i tak dalej. A ja się już z wami żegnam do następnego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie. A Kenobim zajmę się osobiście. Ty nie przydasz mi się już do niczego, siostro.